Witamy Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Sportu i Turystyki. Ja nazywam się Piotr Walewski. Dziś spotykamy się troszeczkę w smutnych okolicznościach, ponieważ w poniedziałek dotarła do nas bardzo smutna wiadomość, że zmarł legendarny kolarz, mistrz nad mistrzami, pan Czesław Lang. Dziś będzie, oczywiście nie Czesław Lang, bardzo przepraszam, tutaj spojrzałem na pana Czesława Langa, oczywiście Ryszard Szurkowski tutaj wszyscy poprawiają. Bardzo przepraszam, panie Czesławie, życzę 100 lat oczywiście, a nawet więcej, ale będziemy wspominali właśnie, myślę, że w miłej atmosferze pana Ryszarda Szurkowskiego, ponieważ był to i przyjaciel muzeum i znaliśmy go wszyscy, a moimi państwa gośćmi są w dniu dzisiejszym pan Lechosław Michalak, polski kolarz szosowy i torowy, zwycięzca Tour de Pologne. Witamy serdecznie. Wspomniany już wcześniej pan Czesław Lang, oczywiście legendarny kolarz, organizator Tour de Pologne, wicemistrz olimpijski. Pan Grzegorz Weiss, organizator drugiego dużego, można powiedzieć, wyścigu, czyli Poland Bike Marathon. Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki, pan Sławomir Majcher. Witam serdecznie. I dziennikarz sportowy, komentator Eurosportu. Zna się, myślę, na wyścigach kolarskich, jak mało kto. Witam panie Adamie, witam Państwa serdecznie. Głos przekażę teraz dyrektorowi Muzeum Sportu, który też powie kilka słów. Witam bardzo serdecznie, witam naszych gości, witam Państwa. Rzeczywiście okoliczności nie są miłe, natomiast chciałbym, żebyśmy wspomnieli największego z wielkich. Pan Ryszard, tak jak już tutaj było wspomniane, był wielkim przyjacielem, darczyńcą Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Często gościł w naszych progach. Ostatnie spotkanie z panem Ryszardem miało miejsce miesiąc przed wypadkiem, któremu uległ w czerwcu 2018 roku. Ślady i pamięć po tym wielkim, najwybitniejszym, chyba na całym świecie, to myślę, że panowie później potwierdzą, kolarzu, amatorze, po postaci nietuzinkowej. Pamięć o panu Ryszardzie będzie w naszym muzeum na wiek wieków. Będziemy o nim pamiętać. Jego pamiątki, jego rower, jego koszulki, jego medale. Także wspominajmy, pamiętajmy te największe chwile, te radości, które przysparzał nam wszystkim Polakom. Byliśmy dumni w latach 70., kiedy triumfował na największych wyścigach, o których za chwilkę będziemy mówić. Także to wspomnienie niech będzie takim hołdem, jaki składamy panu Ryszardowi Szurkowskiemu. Jak pan dyrektor wspomniał, Ryszard Szurkowski oczywiście kapitalny kolarz, dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich, mistrz świata. Zresztą tu mamy jego koszulkę mistrza świata, mamy jego koszulkę z Igrzysk Olimpijskich z 1972 roku. Może zaczniemy od pana Czesława, bo ma mikrofon w tym momencie, dzierży w swojej dłoni. Panie Czesławie, kilka słów, jak wspomina pan, no jako też swojego przyjaciela bardzo dobrego, pana Ryszarda Szurkowskiego. Na pewno Ryszard Szurkowski, wielka ikona polskiego sportu, kolarstwa. Zresztą widzimy tutaj muzeum, najlepiej odzwierciedla to, jakie osiągnięcia miał Ryszard Szurkowski, jak w tym momencie kolarstwo było popularne. I Ryszard i cała zresztą ta ekipa, którą no jakby stworzył, wytrenował Henryk Łasak, bo to był taki klimat, gdzie naprawdę została, jakby można powiedzieć, wprowadzona taka szkoła polskiego kolarstwa. No, ja pamiętam, przed Henrykiem Łasakiem były zupełnie inne metody treningowe, dużo kilometrów, on wprowadził zupełnie inne zasady. On, dr Zbigniew Rusin, Andrzej Trochanowski, czyli trenowaliśmy bardziej dynamicznie, były wprowadzone zimą inne elementy, narty biegowe, zjazdowe i tak dalej. Także no, tu się zaczęła taka wielka szkoła. No i stąd myślę, że te wyniki Polaków, bo Ryszard Szurkowski był najwybitniejszy, ale za nim szła cała drużyna, która, no były takie lata, ja pamiętam, oglądając jako dzieciak wyścig pokoju, no zastanawiałem się, kto wygra, oni już powiedzieli, no nie wiem, jesteśmy w Poznaniu, wygra Zenek Czechowski, a Hanusik wygra tam w Katowicach, prawda, czyli naprawdę dominowaliśmy w tym peletonie, no i to zadziałało gdzieś tam na moją wyobraźnię, wybrałem Ryszarda Szurkowskiego jako wzór do naśladowania i na pewno dzięki niemu zacząłem uprawiać kolarstwo, sam wystartowałem gdzieś tam w małym jakimś wyścigu pokoju, które były organizowane, bo kiedyś to było bardzo popularne, ludowe zespoły sportowe organizowały dużo imprez. No i tak się zaczęła moja kariera. Trafiłem do kadry torowej, później do kadry szosowej i też miałem ten zaszczyt, już będąc w kadrze szosowej, być przygotowywany do Mistrzostw Świata w jeździe drużynowej na czas, w takim
fantastycznym składzie, bo Stanisław Szozda, Tadeusz Mytnik, Mieczysław Nowicki, Ryszard Szurkowski, ja byłem pierwszym rezerwowym i tak się złożyło, że akurat Ryszard zachorował, ja go zastąpiłem, no i wchodząc do tej drużyny zdobyłem pierwszy medal, brązowy medal, gdzie no naprawdę to było niesamowite przeżycie. Ale wracając do Ryszarda Szurkowskiego, na pewno wielka osobowość. Myślę, że to był jeden ze sportowców, jak teraz mamy, nie wiem, Roberta Lewandowskiego. Mieliśmy erę Adama Małysza czy Justyny Kowalczyk. Tak była wtedy era Szurkowskiego. Wszyscy wiedzieli, kto to jest Szurkowski. Czekaliśmy na ten hejnał wyścigu pokoju, maj. Wszystko się pięknie rozwijało. Pamiętam te jabłonie, te drzewa, to wszystko i ten hejnał, który towarzyszył wyścigowi i to ulice pustoszały, stadiony się zapełniały tysiącami ludzi i myślę, że to był dla kolarstwa przepiękny okres, który zresztą do tej pory czujemy, bo Polacy kochają kolarstwo. Polacy naprawdę kochają kolarstwo, te tradycje gdzieś są tam utrzymywane, ta szkoła tego kolarstwa, o którym mówiliśmy, też cały czas gdzieś tam funkcjonowała. Ja też już tak, żeby nie przedłużać, podam swój przykład. Przeszedłem do zawodowego peletonu, zmieniłem sposób treningów, dużo kilometrów, tam zimą i tak dalej, z Leszkiem Piaseckim wspólnie, ale zobaczyliśmy, że jednak lepiej wrócić do Polski, do Zakopanego, grudzień, styczeń, zrobić to, co robiliśmy jako kadra i wtedy mieliśmy naprawdę fantastyczne podłoże, fantastyczną formę na cały rok. No i jeszcze o Ryszardzie Szurkowskim, na pewno swoją postawą, już po zakończeniu kariery, aktywny bardzo działacz, pierwsza drużyna zawodowa Exbud, wiele drużyn, prezes Polskiego Związku Kolarskiego, również włączał się bardzo aktywnie przy tym, co my robiliśmy, przy Tour de Pologne, organizujemy zawsze Tour de Pologne dla amatorów, on był ambasadorem tego przedsięwzięcia i naprawdę, naprawdę do samego końca bardzo aktywny, a to, co się stało w ostatnich 2 latach, to jeszcze potwierdziło jego wielkość. Naprawdę potwierdziło jego wielkość, bo ciągle o tym mówię, nie wiem, na pierwsze spotkanie, na które się wybrałem po tym wypadku do niego, żeby go odwiedzić, człowiek, roślinka prawie, prawda, leży, nie tego, i co mu powiedzieć, wiecie jak to jest, no co mu powiesz, jak go pocieszyć. A wchodzę, się uśmiecha, mówi spoko, będzie dobrze, będę walczył, zobaczysz, jeszcze razem pojedziemy gdzieś tam na rower. Także naprawdę do samego końca niesamowity charakter, niesamowity wojownik, który przez sport, również przez swoje życie, aż do samego końca walczył. No właśnie, tutaj pan wspomniał w międzyczasie o tym, że Ryszard Szurkowski był wielką gwiazdą, wielokrotnie mamy takie zdjęcia, tutaj nasi widzowie mogą oglądać w tle, kiedy odjeżdżając gdzieś pociągiem na zawody, no żegnały go naprawdę tłumy naszych rodaków. Kolejne pytanie skieruję do pana Leszka. Jest pan nieco młodszy niż świętej pamięci Ryszard Szurkowski. Jak go pan wspomina jako człowieka, jako zawodnika już, którego mógł pan pewnie podglądać też, czy jakoś w jakiś sposób wzorował się pan na nim postawą właśnie typowo ludzką, zawodniczą, jakąś zawziętością? No, różnica wiekowa między nami była 10 lat, kiedy Ryszard już jak gdyby kończył karierę, ja zaczynałem. No ale zaczynałem właśnie pod wpływem Ryszarda Szurkowskiego. Troszeczkę bliżej. Zaczynałem pod wpływem Szurkowskiego, dlatego że wtedy media, prawda, były tak nagłośnione i w klubach w Polsce, powstawały szkoły. Ja się wywodzę z to był międzyszkolny klub sportowy. Po prostu był nabór w szkole i kto chciał być następcą Ryszarda Szurkowskiego. I tak trafiłem do kolarstwa. Muszę powiedzieć, że bardzo szybko jak gdyby robiłem postępy i wzorowałem się na Ryszardzie. To muszę przyznać, że miałem dobrego trenera już w juniorach, to był Andrzej Bawdzin, który był reprezentantem Polski, był olimpijczykiem, wiele jako młodemu zawodnikowi przekazał, prawda, jak należy się poruszać, jak należy się ścigać. I tutaj, kiedy bardzo szybko dokoptowałem do czołówki krajowej jako junior, zetknąłem się pierwszy raz na wyścigu z Ryszardem Szurkowskim, tam go poznałem jako zawodnika, jako sportowca. No, było niesamowite wrażenie, jak obserwowałem, jak on się porusza. On jeździł chyba najlepiej w peletonie ze wszystkich kolarzy. To był wzór do naśladowania, w ogóle no, profesor pod względem jazdy, techniki rozgrywania wyścigów. No, każdy chyba się od niego uczył, kto był w peletonie, prawda, każdy się uczył od Ryszarda Szurkowskiego jeździć. No i to przełomem takim moim w karierze było właśnie to, że wystartowałem w wyścigu dookoła Mazowsza i pierwszy etap, padał deszcz, było ślisko, udało mi się zwyciężyć na tym wyścigu.
i pokonując samego mistrza. No ale różnica wiekowa była, prawda, 10 lat. Okrzyknięto nawet mnie później, kiedy wygrałem wyścig dookoła Polski, mając 21 lat, 77 rok, okrzyknięto mnie następcą Ryszarda Szurkowskiego. Także to była prasa, coś niesamowitego, olbrzymie obciążenie to było dla mnie. Trafiłem do reprezentacji Polski. Później Ryszard jeszcze był chyba ze dwa lata jeszcze w reprezentacji jeździł jako, prawda, zawodnik. Byliśmy razem na zgrupowaniach we Włoszech, starty we Włoszech, we Francji. I rozstaliśmy się, kiedy Ryszard, prawda, dalszą karierę rozpoczął jako trener. I tutaj nasze drogi się jak gdyby już tak rozstały, ale byliśmy cały czas przyjaciółmi. Byliśmy przyjaciółmi, rywalami na szosie, można powiedzieć, przez jakiś tam okres dwóch, trzech lat, a później byliśmy przyjaciółmi na co dzień. Ja mieszkałem koło Ryszarda 1 kilometr. Spotykaliśmy, odwiedzałem go bardzo często w szpitalu, rozmawialiśmy ze sobą bardzo długo, nieraz 2 godziny, 3 godziny i ten czas tak przebiegł szybko, że nie widzieliśmy, że już jest godzina do 12 w nocy. Zdziwił mnie Ryszard, kiedy opowiadał mi o tym, że wymienialiśmy nazwiska kolarzy. On pamiętał trzeci, czwarty garnitur zawodnika gdzieś w Polsce, który, prawda, jeździł w takim stylu, był w takim klubie, co dla mnie było nieprawdopodobne. Więc miał to kolarstwo, jak to się mówi, w jednym palcu. Wiedział wszystko. Cóż mogę powiedzieć jeszcze? No ostatni czas, no po prostu walczył. To był charakter, pokazał swój charakter w tej walce swojej, prawda, gdzie stanął i usiadł na wózku. To była dla niego wielka radość. Było widać po nim, że on no czuje się, jego samopoczucie się bardzo poprawiło. On był taki już mocniejszy psychicznie, silniejszy. Kiedy przyjechałem do niego wieczorem któregoś dnia, on mówi: słuchaj, wiedział, że ja mam jakieś tam jabłka ekologiczne, mówi: przywieź z worek jabłek, zrobimy wino. Zrobił to wino, ja mam butelki do dzisiaj. I byłem zaskoczony, ponieważ on mówi, ja mówię, ty zrobisz? Tak, ja zrobię to wino, tak. Także zrobił to wino i tak to był pełen entuzjazmu. On wierzył cały czas, że stanie, że jeszcze może wsiądzie na rower. Cóż jeszcze mogę powiedzieć takiego z historii takiej naszej bliskiej, prawda? To znaczy jeszcze był niesamowity walczak. Graliśmy, kiedy po zakończeniu kariery spotykaliśmy się na sali, graliśmy w siatkówkę, siatkonogę. Grał dotąd, a zwycięży. Zawodnicy, koledzy, przyjaciele już siedzieli na ławkach, ponieważ my mieliśmy większą wytrzymałość, no to odbijaliśmy piłki, prawda, godzinę, półtorej dłużej we dwóch, jeden na jeden i on musiał zwyciężyć, dopiero kończyliśmy grę. Wypiliśmy po Coca-Coli i pojechaliśmy do domu. Także to był niesamowity walczak, on musiał zwyciężać, tak, to miał cechy charakteru. Panie Grzegorzu, to teraz zwrócę się z podobnym pytaniem jak tutaj do pana starszych kolegów po fachu. Jak pan wspomina, bo pan już jest tym zawodnikiem zupełnie innego pokolenia, kiedy to Ryszard Szurkowski już w zasadzie zawodowo nie startował, ale czy pan również ma takie wspomnienia, bo gościł również u pana, na pana wyścigach, na Poland Bite Maratonie. Jak pan właśnie wspomina Ryszarda Szurkowskiego, jakiego takiego mentora, no, ogólnopolskiego kolarstwa? No cóż, no Ryszard Szurkowski był mistrzem, można powiedzieć, wielopokoleniowym. No ja z tego grona jestem tym najmłodszym pokoleniem, z czego się bardzo cieszę, że tu siedzę w takim gronie. Kiedy mistrzem świata został Ryszard Szurkowski w 1973 roku, taka ciekawostka, ja się w tym roku urodziłem. Więc gdzieś tam już było to, można powiedzieć, takie okienko, że być może będę kolarzem. No. Faktycznie tak się stało, że bardzo dużo lubiłem na rowerze jeździć później, jak już miałem 3 latka i tak dalej. I przyświecała mi zawsze taka melodia właśnie wyścigu pokoju. Pamiętam to doskonale, już miałem tam kilka latek, tak 8, już 10, ale jeszcze wtedy nie wiedziałem, co to za melodia tak do końca. Jeszcze tak nie kojarzyłem, no wyścig pokoju oglądałem, tu mój dziadek chodził na te wyścigi oglądać. No później dopiero sobie uświadomiłem, że ta melodia była dzięki właśnie mistrzowi Ryszardowi Szurkowskiemu, że to właśnie on powodował, że tej melodii było dużo z wyścigu pokoju, często, ponieważ stawał na podium i często były te relacje z tej imprezy. No i później ja już zacząłem coraz więcej na rowerze jeździć, ścigać się w różnych takich podwórkowych wyścigach. No wygrywałem te wyścigi. Wiele osób powiedział, że no chyba będę kolarzem.
No i w latach 90., kiedy już właśnie Ryszard Szelkowski kończył karierę, to był 88 rok, ja wówczas się zapisałem do kolarstwa w 88 roku i pamiętam, że był ten człowiek, właśnie mistrz Ryszard Szelkowski, który przyjeżdżał na wyścigi i obserwować różne talenty młodzików, ja byłem wówczas młodzikiem, na takie Mistrzostwa Warszawy nawet przyjeżdżał w przełajach obserwować, więc on już, mówię, był wielopokoleniowym takim mistrzem, który, gdy on przyjeżdżał, to widać było w jego oczach, że to jest ten mistrz właśnie, że to jest to coś, co nie można... Dawał do zrozumienia, że trzeba też brać przykład z dobrych cech, a on dawał cechy i przykłady najlepsze, można powiedzieć, tak jak tu wspomnieli moi koledzy. No ja też również podporządkowałem się jego słowom, bo też dużo oglądałem w telewizji wówczas w 90-tych latach o jego wywiadach, różne wywiady, różne tam materiały i postanowiłem poważnie zostać kolarzem. No, w późniejszych latach, gdy już skończyłem kolarstwo, karierę swoją, to zacząłem organizować imprezy pod nazwą Poland Bike Marathon. No i on w jednym cyklu był patronem honorowym, objął nasz cykl zawodów Lotto Poland Bike Marathon, z czego byłem bardzo dumny, ale też to było zobowiązujące, ponieważ taki mistrz, który objął, to on na pewno się spodziewał dobrej organizacji, żeby wszystko grało tak jak trzeba. No więc ja się starałem jak mogłem oczywiście. No i cieszyło mnie też, że jak przyjeżdżał, to dużą promocję robił. On nie tylko robił promocję w kolarstwie zawodowym, ale również robił na tych niższych szczeblach, czyli tym amatorskim, skąd się właśnie ci mistrzowie właśnie biorą. I to mnie bardzo cieszyło, że on przyjeżdżał, że dużo autografów dawał. No do tej pory tam, jak się na fora wejdzie, to widzimy, że dużo właśnie tych amatorów różnych się cieszą, że go poznali, że mieli szansę, okazję poznać go. Ja przez to, że on był patronem, dawaliśmy możliwość taką, żeby też ktoś zobaczył tego mistrza i żeby tą historię dalej kontynuować. No i z tego się bardzo cieszyłem właśnie, że takiego mistrza mamy, że można przykład brać tutaj jak najlepszy generalnie. Zawsze mi dawał dobre słowo i zawsze dużo rozmawiałem z nim na wyścigach, dużo takich podpowiedzi i organizacyjnych i nie tylko o szkoleniu, o kolarstwie, ale też właśnie organizacyjnych, bo on jeździł po świecie, oglądał te wyścigi. No był fantastyczny, miał intuicję. To był człowiek, który był ponad absolutnie wszystkim. No właśnie, i teraz skieruję pytanie do pana Adama już z punktu widzenia dziennikarza, no bo każda dyscyplina sportowa potrzebuje wielkiego mistrza, tak? Najlepiej mistrza światowego, żeby zainteresować dużą liczbę osób, w szczególności to jest w Polsce, tak? Gdzie Polacy są naprawdę chyba kibicami mocno sukcesu, tak? Kiedy mamy jakiegoś, to powołam się Adam Małysz, czy jakikolwiek inny zawodnik w jakiejkolwiek dyscyplinie potrafi naprawdę wynieść ją na wyżyny. Każdy wielki sukces buduje też komentatora, no bo te wielkie sukcesy, które osiągają, powodują to, że komentatorzy wznoszą się też na wyżyny swojego kunsztu. Jak to właśnie wygląda z pana perspektywy jako dziennikarza sportowego, komentatora? Jeśli chodzi o mistrza, to ja zawsze mistrzem nazywałem, dlatego że dla mnie, ja już mówiłem wiele razy, że dla mnie, jak mówię polskie kolarstwo, to mistrz Ryszard Szelkowski. To jest pierwsze, co przychodzi. Jak mówię polskie kolarstwo, to myślę Ryszard Szurkowski. Taka jest pierwsza myśl. To był ten człowiek, który rzeczywiście napędzał to kolarstwo i ja też tym kolarstwem zaraziłem się od Ryszarda Szurkowskiego, bo wprawdzie rzeczywiście ja pamiętam, że wtedy myśmy mieszkali w Żorach, ja byłem dzieciakiem, bo jak Ryszard Szurkowski zdobywał medal w Barcelonie, to ja miałem 6 lat, ale tyle razy ten finisz oglądałem, tyle razy oglądałem te ostatnie kilometry, że wydaje mi się, jakbym tam był dosłownie i dla mnie to jest taki przykład właśnie tego, o czym mówiliście, też tego, że Ryszard Szurkowski był tym profesorem, był tym myślącym kolarzem, który te mistrzostwa w Barcelonie też rozegrał po prostu po swojemu. On tych wszystkich innych kolarzy potrafił oszukać, potrafił odjechać w tym momencie, w którym było trzeba odjechać. I dla mnie Ryszard Szurkowski to była rzeczywiście legenda. Myśmy w Żorach, gdzie mieszkaliśmy, mieliśmy taki strych, gdzie były rowery moich braci, którzy się ścigali. I tam były zdjęcia, tam były zdjęcia Eddie Merckxa, tam było zdjęcie Okani, więc ja sobie zdawałem sprawę, że jest coś takiego jak to kolarstwo inne gdzieś na zachodzie. Natomiast tak naprawdę tym, co nas interesowało i tym, co było najważniejsze, to było to ściganie tu, to był wyścig pokoju, to był maj. To był maj, na który cały kraj czekał. Wspominałeś, Czesławie, że można by to gdzieś porównać do Roberta Lewandowskiego czy Małysza Mani. Ja myślę, że to było jeszcze inaczej. Ja myślę, że to jest nieprzekładalne na dzisiejsze czasy, bo rzeczywiście wtedy, w maju, można powiedzieć, że cała Polska czekała na wyścig pokoju.
I to było coś, co dla każdego z nas. No ja pamiętam, mnie dwa razy mnie nauczyciel wyrzucał z lekcji, bo ja miałem taki wygrany przez brata mały radziecki tranzystor, który trzymałem w tornistrze i miałem słuchawkę, żeby co pół godziny słuchać tego sygnału wyścigu pokoju i słuchać kolejnych relacji, bo to było najważniejsze. Na to się przez cały rok czekało. I myślę, że też jak często mówimy o, zastanawiamy się, co Ryszard Szurkowski czy inni nasi wielcy kolarze z tego czasu mogliby osiągnąć w kolarstwie zawodowym, to ja myślę, że tutaj trzeba pamiętać o tym, że wtedy dla polskich kolarzy jednak to ściganie w Polsce też było najważniejsze. To znaczy, gdyby taki Ryszard Szurkowski wtedy wyjechał na zachód, bo przecież miał takie propozycje, przecież mówili najwięksi kolarze, Eddy Merckx i inni, o tym, że Ryszard Szurkowski mógłby się ścigać z zawodowcami. Gdyby on z Polski wyjechał, to spotkałoby to, co spotkało wiele osób, nie wiem, no Marek Łasko mi przychodzi do głowy, który został najpierw zniszczony w Polsce, w polskiej prasie, a później przestał być obecny w przestrzeni publicznej. I to samo by spotkało każdego polskiego kolarza wtedy, więc oni nie mogli na ten zachód wyjechać, a tutaj, no tutaj mieli wszystko, bo tutaj to kolarstwo było wtedy, przynajmniej w maju, absolutnie dyscypliną numer jeden. Wtedy nawet piłka schodziła na drugi plan, bo kolarstwo było numerem jeden dzięki takim właśnie sportowcom, dzięki takim ludziom jak Ryszard Szurkowski. I ja myślę, że to jest nieporównywalne, to jest nieprzykładalne do dzisiejszych czasów, ale myślę też, że tamtym kolarzom wtedy dawało to satysfakcję, dawało to coś wielkiego. Rzeczywiście Ryszard Szurkowski był noszony na rękach. Tamci zwycięzcy byli noszeni na rękach, bo oni tutaj w Polsce byli absolutnymi królami dla nas wszystkich. Myśmy grali na podwórku w kapsle i tam musiał być Szurkowski, tam musiał być Szozda. Ja czasem to porównuję do tej walki pomiędzy fanami Beatlesów i Stonesów, że jedni woleli Szurkowskiego, drudzy woleli Szozdę. To byli zupełnie inni zawodnicy. Oczywiście ten konflikt pomiędzy nimi był podsycany jak zwykle przez media, no bo musi być taka walka tych dwóch wielkich, bo to się świetnie sprzedaje. Natomiast rzeczywiście to były dwie różne osobowości. Ja się przyznam, że ja często brałem stronę Szozdy, bo Szozda był taki zadzior, on był taki waleczny, natomiast Szurkowski jeździł dużo mądrzej, on był właśnie tym profesorem. Natomiast tak jak no, jednak to Beatlesi pozostali symbolem w muzyce, tak Ryszard Szurkowski pozostał tym symbolem polskiego kolarstwa i na zawsze pozostanie. Mnie się nie chce mówić o mistrzu Ryszardzie w czasie przeszłym, bo jakby dla mnie on zawsze pozostanie legendą. Między innymi dzięki temu wszystkiemu, co dzieje się tutaj też w Muzeum Sportu, gdzie można obejrzeć ten, patrzę na tego Jaguara, no to jest coś, na co się łezka wokół kręci, jak się patrzy na ten rower. Także ja zawdzięczam swoją fascynację kolarstwem i swoje wyobrażenie o kolarstwie na pewno w bardzo dużym stopniu Ryszardowi Szurkowskiemu. Zawsze mu będę za to wdzięczny. Zawsze go podziwiałem też jako osobowość, bo to był człowiek, który miał swoje wyraźne zdanie i na temat kolarstwa, i na wiele innych tematów. Nigdy się nie bał mówić go wprost. Natomiast odnosił się z szacunkiem do każdego, z kim rozmawiał. To był człowiek, z którym zawsze można było porozmawiać, mając inne zdanie, nie trzeba się było bać. Można było z nim spokojnie porozmawiać, bo on zawsze jakby zachowywał wielki szacunek do tego, z kim rozmawia. On nie przepadał, to też wiecie wszyscy, za tym współczesnym kolarstwem, bo ono jest inne. Ono się kieruje trochę innymi wartościami niż to kolarstwo z czasów właśnie Szurkowskiego, czy nawet czasów Czesława, czy Lecha. Już troszkę za czasów Grześka to się zmieniało. Natomiast nie do końca odpowiadało Ryszardowi Szurkowskiemu to, jak to kolarstwo dzisiaj wygląda. Te radia, te drużyny, jak duże przedsiębiorstwa, jak korporacje i tak dalej, i tak dalej. On był jednak przyzwyczajony do tego, że ta koszulka z orłem to jest coś największego dla kolarza, że to on, to jak reprezentował, to był najbardziej dumny. Natomiast można było z nim o tym kolarstwie współczesnym też rozmawiać i on je śledził na bieżąco. Jak ja z nim rozmawiałem ostatni raz, to było no ponad rok temu, to on wiedział wszystko. On wiedział wszystko, co się dzieje w wyścigach, pomimo tego, że był przecież no, w takim stanie, jak był. Pamiętam, jak do niego przyszedłem, on nie był w stanie rąk wyprostować, ale tak z uśmiechem powiedział do mnie, no to ja się teraz witam żółwikiem i tego żółwika sobie zrobiliśmy. I rzeczywiście on cały czas wierzył w to, że ten wyścig też można wygrać. To był człowiek, tak jak Lechu powiedział, człowiek zwycięstwa. On mi też powiedział, ja każdy dzień rehabilitacji traktuję jak kolejny etap przygotowań, jak kolejny trening. Tak do tego będę podchodził i wygram ten wyścig. I ja do końca wierzyłem, że on ten wyścig wygra. Myślę, że wszyscy wierzyliśmy w to, że on ten wyścig wygra. Tego wyścigu nie udało mu się wygrać, ale tym symbolem pozostanie. To będzie polskie kolarstwo, to będzie zawsze Ryszard Szurkowski. Oczywiście mamy teraz Michała Kwiatkowskiego, mamy innych świetnych zawodników. Natomiast no, Ryszard Szurkowski też tęsknił i bardzo się starał, żeby to kolarstwo wróciło do tej pozycji, którą miało kiedyś. Żeby to kolarstwo było rzeczywiście znowu, no może nie sportem numer jeden, bo umówmy się, tym sportem numer jeden zawsze będzie piłka i tego nie zmienimy. Natomiast tym sportem numer dwa on bardzo chciał, żeby zostało. Ja pamiętam też takie jedno wspomnienie,
kiedy Ryszard Szurkowski został prezesem Polskiego Związku Kolarskiego, zaprosił mnie na rozmowę do Pruszkowa i zaproponował mi bycie rzecznikiem prasowym Polskiego Związku. On chciał, żebym ja był tym rzecznikiem i długo rozmawialiśmy. Ja pamiętam, że wtedy chyba ze 2 godziny rozmawialiśmy i też wymienialiśmy się poglądami jakby na różne tematy i też Ryszard Szurkowski mówił mi o tym, co zastał w tym Polskim Związku Kolarskim, co on sobie wyobrażał, czego on chciał, a co zastał i z czym się zderzył. Ten związek już był wtedy w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a do tego no nie do końca jakby te jego wizje mogły się w tym związku spełnić. I on spotkał się z taką ścianą. I wtedy pod koniec tej rozmowy doszliśmy do wniosku, że no poczekajmy jeszcze chwilę, zobaczmy, co uda się zrobić, bo tak jak mówię, jego marzeniem było to, żeby to kolarstwo znowu zyskało należną sobie rangę, żeby ono było w Polsce bardzo ważną dyscypliną. A już w tym momencie czuł, że chyba jednak w tej roli nie bardzo uda się to zrobić. On wyszkolił mnóstwo świetnych kolarzy, on był znakomitym trenerem, był świetnym mentorem do końca, rzeczywiście, tak jak mówił Grzesiek, bywał na imprezach i amatorskich, i zawodowych, bywał przecież na Tour de Pologne co roku, on ciągle startował, on w wieku 65 lat, tak myślę, że tyle miał wtedy, bo to było jakieś 10 lat temu, na Mistrzostwach Polski się spotkaliśmy i on wtedy... rozmawialiśmy w hotelu, później on wsiadł na rower, my jechaliśmy samochodem i w pewnym momencie on jedzie na tym rowerze, my otwieramy okno, żeby z nim chwilę porozmawiać, podjeżdża sędzia i mówi, panie Ryszardzie, niech pan przestanie, niech pan się wycofa na tył, bo pan jedzie tak mocno, że ci, co odpadają z peletonu, na pana kole dowożą się do tej grupy z powrotem. A to była elita, to był wyścig elity, a Ryszard Szurkowski miał 65 lat, on był w takiej formie, był tak w znakomitej dyspozycji wtedy. My się śmialiśmy z tego, ale rzeczywiście Ryszard musiał zjechać, bo ci młodzi na jego kole dojeżdżali do peletonu elity, a przecież w czasach, kiedy ścigaliście się panowie, kiedy ścigał się Ryszard Szurkowski, żeby na te Mistrzostwa Polskie się dostać, trzeba było parę eliminacji strefowych przejść najpierw, żeby tam w ogóle wystartować. A teraz zrobiło się tak, że no jak masz licencję i czujesz się na siłach, możesz wystartować w Mistrzostwach Polski, a jeszcze Ryszard Szurkowski był w stanie tych słabszych dowozić do peletonu. No to też świadczy o tym, że jednak to kolarstwo jest w innym miejscu niż było w jego czasach. No dziękujemy za to fantastyczną serię wspomnień. Ja teraz, panie dyrektorze, no Muzeum Sportu szykuje coś dla kibiców kolarstwa, dla tych, którzy chcieliby wspomnieć Ryszarda Szurkowskiego właśnie. Zanim zadamy kolejne pytanie też panom, to oddaję głos, ale przypomnę, że zbliżamy się do drugiej części, gdzie nasi widzowie mogą również zadawać pytania naszym gościom, także na pewno chętnie na nie odpowiedzą. Teraz oddaję głos dyrektorowi. Tak, te wspomnienia, które tutaj słyszeliśmy, to jest rzeczywiście garść, ale taka maluteńka garść tego, co powinniśmy zostawić i ta pamięć, tak jak tutaj zgodzę się z tym, pan Ryszard żyje i będzie żył wiecznie. Po to jesteśmy, po to jest muzeum, żeby wspominać tego wielkiego mistrza, żeby uczyć się od niego. On był arystokratą, jak tutaj wcześniej usłyszałem od pana Lechosława, że to był mistrz nad mistrzami, arystokrata szos, osoba, która powinna być zawsze obecna wśród tych, którzy zaczynają przygodę ze sportem, którzy powinni inspirować się na takich osobach. I tu właśnie ja może wyręczając pana Piotra zadam takie pytanie, które wydaje mi się, że powinni usłyszeć wszyscy młodzi ludzie. Co potrzebne jest, żeby wykorzystać ten wielki talent, jaki miał pan Ryszard, żeby stać się wielkim mistrzem? Czy to był talent, czy to była praca, czy to było szczęście? Co złożyło się na to, że dziś wspominamy najwybitniejszego z wybitnych, największego z największych, sportowca, który dla dziennikarzy był, myślę, że idealny, bo mogli się spełniać, relacjonując jego sukcesy, chwalić się między innymi dziennikarzami, że to jest nasz Polak. Wtedy rzeczywiście Polska w maju, w latach 80., 90., no 90., przepraszam, 70. i 80. Polska żyła. Ja też pamiętam ten czas, pamiętam pana Ryszarda jako taką ikonę sportu. I tu, co złożyło się na to, że pan Ryszard osiągnął tak wielkie sukcesy i czy on był, jest i powinien być wzorem dla kolejnych pokoleń? Tak, na pewno jest i powinien być. A co się złożyło na to? Na pewno złożył się cały ten klimat, który
wytworzył Wyścig Pokoju. Bo pamiętamy, Wyścig Pokoju to była nasza sztandarowa impreza. Świat był podzielony, Europa była podzielona na wschód i zachód. Na zachodzie był Tour de France, Giro d'Italia i tak dalej. Tutaj demoludy miały Wyścig Pokoju, prawda? Wyścig Pokoju i praktycznie wszystko było nastawione na to, już tak od góry patrząc, od polityki, od prasy, od telewizji, od wszystkiego, na to, żeby tę imprezę promować. Nie było też dodatkowych jakichś konkurencyjnych imprez, prawda? Bo nie wiem, jeden czy dwa kanały w telewizji, jedno radio, prawda? A przede wszystkim chyba sytuacja, w której my byliśmy. System komunistyczny, wiele rzeczy wolno, wiele nie wolno, nie wyjeżdżać. Nam brakowało tego wielkiego świata. Również myślę, że wszędzie szaro, buro, a ten peleton niósł z sobą taki powiew tego zachodu, powiew takiej wolności trochę. I poza tym myślę, że to właśnie te lata 70. to sport był więcej niż sport. Sport to też się przekładał trochę na to, że my mogliśmy pokazać, że jesteśmy silni, mocni. To były wyścigi pokoju, to były mecze bokserskie, Hala Gwardii, Jurek Kulej, inni, prawda, gdzie walczyli z zawodnikami ze Związku Radzieckiego. To nawet czuło się ten klimat, jak wystartowałem na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie, gdzie byłem ja jeden przeciwko dwóm Rosjanom, lata 80. Zmienia się system i do tej pory ludzie mi mają to, są wdzięczni za to, że tam powalczyłem dla Polski. Myślę, że właśnie te lata 70. to stworzyły ten klimat, że sport był czymś więcej niż sportem, że było bardzo duże poparcie polityczne na to przełożenie, czyli jakieś tam fundusze. Ludowe zespoły sportowe wszędzie, prawda? Klubów, teraz ktoś mi mówi, nie wiem, Świętokrzyskim, w tamtym czasie było 28 czy 29 kolarskich, dzisiaj nie ma jednego. Prawda, bardzo się to pozmieniało. Nawet jak ktoś chce uprawiać kolarstwo, ja mam wiele takich telefonów, że dzwoni tam ojciec syna 13-letniego czy 14-letniego. Panie Czesławie, co mogę zrobić, bo mój syn chce gdzieś tam zapisać. Czyli jest potrzeba zbudowania takiej struktury, czy to poprzez szkolne związki sportowe, poprzez jakieś takie struktury, żeby gdzieś tą młodzież, te dzieci zagospodarować, ale cieszę się z drugiej strony, że też nie śpimy, nie czekamy, że się samo wydarzy. Przykład Grzesiu Weiss, przykład wielu innych organizatorów w całej Polsce, gdzie robimy wyścigi MTB, gdzie robimy wyścigi i to już nie państwowo, tylko prywatnie w jakiś sposób, prawda? Ludzie się angażują, pasjonaci tego się angażują, że dajemy szansę tym młodym ludziom wystartować. My na przykład podczas Tour de Pologne od 14 lat robimy mini Tour de Pologne Junior, gdzie w ciągu 7 dni w takiej edycji startuje prawie 3000 dzieciaków. To też jest taki fajny klimat, bo tak, jadą po tej samej rundzie, co za chwileczkę jadą zawodowcy, tak samo są dekorowani i widzimy, jakie jest duże zapotrzebowanie i to jest chyba taka jedyna droga, bo jak można kogoś namówić, młodego człowieka przy dzisiejszych social media, przy dzisiejszej, prawda, całej takiej innych tych, żeby uprawiał sport, on musi to pokochać i myślę, że to, co się robi teraz, można robić jeszcze na większą skalę, jeszcze więcej media zaangażować, żeby wytworzyć ten klimat. I wtedy na pewno tak w takim klimacie wychowają się tacy kolarze jak Ryszard Szurkowski, jak teraz mamy, nie wiem, Michał Kwiatkowski, którego bardzo, patrząc jak się ściga, to bardzo mi przypomina Ryszarda Szurkowskiego, bo to jest też taki profesor, który liczy, widzieliśmy jak wygrał Mistrzostwa Świata, także bardzo mi przypomina jego styl jazdy, ale myślę, że jak się zbuduje taką całą strukturę, jak to się wszystko jakoś obejmie, to szkolenie tych takich najbardziej utalentowanych kolarzy, to wychowamy sobie. To jest to, co zrobił Henryk Łasak, prawda? Przed Henrykiem Łasakiem mieliśmy dobrych kolarzy. Był Marian Więczkowski, Stanisław Królak wygrał wyścig, świętej pamięci Roman Simiński, nasz szef klubu. No i jak pamiętasz, Leszek, jak oni opowiadali, to treningi polegały na tym, że jeździło się po 200 kilometrów, a ci nawet cwansi to wstawali o 5 rano, zawodnicy, nasi koledzy z Legii, jechali na trening, nie wiem, 150 kilometrów, przyjeżdżali do sekcji kolarskiej tutaj pod korty na Łazienkowską, gdzie był oficjalny wyjazd na trening, no i o 10 jedziemy na trening, oni mówią, no to jedziemy tylko 100 kilometrów, a oni już mieli 150 przejechane. Także, że też byli tacy, takie różne tam opowieści są, no ale tak to wyglądało i Henryk Łasak to jakoś tak spiął, prawda? Teraz co jest, co się dzieje w ogóle w Polsce? Rower się stał bardzo popularny i przez pandemię i przez wszystko, każdy czeka na jakieś występy, no i myślę, że naprawdę jest dobry czas dla kolarstwa. Teraz nawet ten
to, co się dzieje z tym wydarzeniem, że odszedł Ryszard Żółkowski, to przypomnienie tego kolarstwa, że jak to jest piękna dyscyplina sportu, że potrafiła dać radości, tyle radości Polakom właśnie w tych trudnych takich momentach, i myślę, że też będzie taki trochę lepszy klimat i będzie medialnie można lepiej jeszcze sprzedawać to kolarstwo, mówić, zachęcać tą młodzież, bo to jest też wielka rola mediów. Przecież sukces wyścigu pokoju nigdy nie byłby sukcesem tak wielkim, gdyby nie media. Tam wszystko, od Trybuny Ludu, poprzez Telewizję Polską, poprzez radio, już nie wiem, teraz jest grudzień, to oni już podawali kadrę Polski, która się szykuje do wyścigu pokoju za tydzień, a że nie wiem, Grzesiu Weiss zachorował i cały czas było budowanie, cały czas było budowanie, że każdy znał tą kadrę na pamięć, każdy wiedział, kto jest kto. No i myślę, że w takim klimacie właśnie ta młodzież, tak jak ja, jak Leszek, jak Grzesiu, myśmy gdzieś tam się, prawda, wychowali i to był zbudowany taki klimat. I stąd właśnie powstał taki mocny team cały, który właśnie pięknie to Henryk Łasak zagospodarował, tych młodych, utalentowanych kolarzy. I też jak popatrzymy sobie, to no teraz już jest większa taka możliwość dostępu do jakichś testów, analizy krwi i tak dalej. U nas to nie było tak. U nas jak było powołanie kadry, to jest cały tam, nie wiem, ze 100 kolarzy wybieranych było 20. Z tych 20 było wybieranych 10, a z tych 10 dopiero 6 jechało na Igrzyska Świata. Pomiar mocy się zupełnie inaczej odbywał. Nie, to była selekcja naturalna. Minus 25 stopni, podjazd pod morskie oko na ostrym kole, trener jechał z tyłu i patrzył, aha, ten jest ten. Później oczywiście były próby na cykloergometrze, bo doktor Zbigniew Rusin, który był taką, można powiedzieć, prawą ręką Henryka Łasaka, testy na cykloergometrze, zużycie tlenu, inne rzeczy, tam gdzieś to już wchodziło w grę, ale to było takie bardziej naturalne, już tak, żeby nie przedłużać. Na pewno jest bardzo dobry klimat dla kolarstwa, na pewno ludzie chcą jeździć na rowerach, młodzież chce jeździć na rowerach, tylko po prostu teraz jest kwestia tego, żeby to w jakiś sposób dobrze zagospodarować. Panie Leszku, to samo pytanie, które zadał dyrektor, kierujemy do pana. Ja jeszcze dorzucę od siebie. Czy myśli pan, że to, że pan Ryszard był właśnie z mniejszej miejscowości, pomogło mu to, że odniósł taki właśnie duży sukces? Tak, zawsze taki zawodnik, sportowiec, który, prawda, się wywodzi gdzieś ze wsi, z mniejszej miejscowości, szuka jakiejś możliwości, większych możliwości rozwoju. Często jest tak, że rodziców nie stać. Nie stać na to, prawda, sprzęt jest drogi. Troszkę bliżej mikrofon. Sprzęt jest drogi, rodzice, prawda, nie bardzo mogą zakupić taki drogi sprzęt. No i tutaj duża rola, myślę, że należy do klubów. Ja wywodzę się z Grodziska Mazowieckiego, Optyk Grodzisk Mazowiecki, mały, nieduży klub. Tam jest sekcja kolarska cały czas. I mogę powiedzieć, bo jestem tam często na zebraniach, na spotkaniach, spotykam się z trenerami. Więc to wygląda tak, że dzisiaj ten nabór już się odbywa w wieku 10 lat, 11 lat takiego sportowca. No i napotykamy na problemy takie, że no trzeba jakiś sprzęt. Jeżeli rodzic może kupić, no to kupi. Jeżeli, prawda, nie ma tego sprzętu, no to klub coś tam da. I teraz ten młody człowiek, on chce, próbuje się przebić. Nie jest rzeczą łatwą, bo tak, organizm każdego człowieka jest inny, i nie każdemu od razu pozwoli na jakiś wyczyn. Ale okazuje się, że przy wytrwałości, przy umiejętności dobrej pracy trenera, przy prowadzeniu tego zawodnika, prawda, on zaczyna robić postępy. I tu jest bardzo ważna rzecz, że jeżeli przez okres 4, 5 lat, 6 lat on nie robi postępu, i to będzie widać wtedy, że on do tego sportu się nie nadaje, może robić coś innego i tak dalej. Natomiast gro zawodników, ja jeżdżę w tej chwili jako masters i spotykam się z młodymi, jeżdżę z młodymi ludźmi na treningach i widzę, że potencjał tych młodych ludzi, sportowców jest bardzo duży. Naprawdę oni są oczytani, wiedzą wszystko na temat sportu, odżywek, wysiłku, bo jest to dzisiaj wszystko w internecie, można przejrzeć. I ja nawet jestem przerażony, jaką wiedzą ci amatorzy dysponują. Na bieżąco. Tak, na bieżąco. I jakie moce kręcą na tych swiftach, na rowerach, prawda, na trenażerach. Natomiast brakuje jednego. Brakuje połączenia tego wszystkiego. To są oczywiście środki potrzebne do tego, żeby tych zawodników zachęcić, zebrać i byliby na pewno dobrymi sportowcami.
Tu jest problem, bo nawet tych ludzi, co stać, oni się bawią, ale jeżeli on kręci na rowerze 450 W, to może nie wszystkim to mówi, ale to jest przeciętnie 350, to już jest dużo, ale jak on kręci 450 W i jedzie, no to znaczy, że to jest moc. Ja to widziałem i gdzie kilku zawodników, tych amatorów, tak kręci. I młody człowiek dzisiaj ma szansę rozwoju. Musi znaleźć klub sportowy. Niewiele tych klubów w Polsce jest, ale są. I chęci. Trzeba chęci, trzeba zaparcia, trzeba nieustępliwości. Wzorem był Ryszard Szurkowski właśnie, jak się dochodzi do sportu. Ja też chodziłem do szkoły, kończyłem, prawda, szkołę, maturę. Też robiłem przerwy, bo musiałem przerwać w momencie, prawda, egzaminów i tak dalej, ale wracałem z powrotem do kolarstwa i udało mi się osiągnąć wielkie sukcesy. Także jest to jakieś rozwiązanie, natomiast trzeba chcieć. Sportowiec, młody człowiek musi chcieć. No właśnie, panie Grzegorzu, zostajemy w tej samej tematyce, ale jak to jest też z pana perspektywy, no jest pan organizatorem nie jednego wyścigu, tylko całej serii. Jak to jest właśnie dzisiaj z tymi młodymi koleżami, młodymi sportowcami? Czy jest ich dużo, coraz więcej? Jak to wygląda z pana perspektywy? Jeżeli chodzi o imprezy, które organizuję dla amatorów, no co roku można powiedzieć, tak jak tu Czesław Frank wspomniał, przybywa tych amatorów, no a z tych amatorów właśnie rodzą się ci mistrzowie, czyli teraz mamy Kwiatkowskiego, mamy Rafała Majkę, kiedyś to był właśnie Szurkowski, który oglądał kiedyś Kasia, nie wiadomo, kiedyś to był Szurkowski, kiedy właśnie się wzorował, no, trzeba też podkreślić, na Stanisławie Kulaku, to pierwszy zwycięzca wyścigu pokoju, na pewno zainspirowało go to bardzo mocno Szurkowskiego i myślę, że to było też powodem, że ambicje jego i jego talent duży no, postanowił kontynuować swoje dzieło, swój talent rozwijać. Ja jeszcze tylko powiem, że jeżeli chodzi o talent Szurkowskiego, bo to wcześniej było takie pytanie też, ja uważam, że tu parę rzeczy się na to, można powiedzieć, złożyło. Przede wszystkim Henryk Łasak, autorytet wielki, jego trener Ryszarda Szurkowskiego, a Ryszard Szurkowski był osobą, która słucha wszystkich ludzi, to po prostu z dużym zaangażowaniem słuchała wyraziście i Szurkowski taki był już właśnie, że on właśnie słuchał poleceń, słuchał tego trenera swojego, jak ma trenować, jak ma się zachowywać na pewno takie były rozmowy, więc on w tym okresie trafił właśnie na to szczęście, no gdzie później autorytetem zrobił się sam Szurkowski, czyli można powiedzieć, no uczeń przerósł mistrza i to było bardzo piękne właśnie doznanie dla Ryszarda Szurkowskiego. Więc ja uważam, że tutaj liczy się przede wszystkim talent, praca, i szczęście również też, bo trzeba czasami mieć tego szczęścia, no, trafić, wygrać odpowiedni wyścig, żeby pójść dalej. No, Ryszard Szurkowski to wszystko miał szczęście, miał talent, chociaż w życiu mu się różnie układało, bo trzeba też wspomnieć, że syn jego przecież zginął tragicznie w World Trade Center w Nowym Jorku, tak więc tutaj naprawdę on też bardzo dużo musiał się z tym borykać, nie dość, że sukcesy odnosił, to jeszcze gdzieś tam w głowie miał inne swoje takie życiowe sprawy, więc tu był prawdziwym absolutnie mistrzem i to trzeba podkreślać i brać wzór po prostu. Młodzież musi brać z niego wzór, tak jak Adam wspomniał, musi czytać tą historię, my tą historię musimy przedstawiać, mówić, opowiadać cały czas wszystkim młodym pokoleniom. Dlatego ja nie bez powodu pana Ryszarda zapraszałem, nawet czasami nie zapraszałem, był taki wyścig, kiedy w Węgrowie robiłem jakiś tam wyścig, etap z cyklu Poland Bike Marathon, półtorej godziny do startu, telefon, patrzę, Ryszard Szurkowski. Mówi, że się jak tam wyścig tego, a mówię, no dobrze, nie, tak nie wiedziałem, o co chodzi. Mówi, jadę do ciebie, mówię, super, fajnie, ale jadę z mistrzem. A mówię, którym? Myślałem, że Czesław Frank może przyjedzie, też bywał, Czesiu. A tu się okazało, Daniel Olbryski. No mówię, no super, pięknie. Stają w pierwszej linii na starcie w Węgrowie, na rynku, za nimi prawie 1000 kolarzy. No promocja niesamowita dla tych młodych ludzi, dla tych wszystkich osób. I to było coś pięknego, no jadąc z tymi wioskami później na tym etapie, wiem, że nie wiem skąd ci ludzie się dowiedzieli szybko, powychodzili, dużo kibiców, kibicowali mu, więc są takie sytuacje bardzo fajne i takie niespodziewane właśnie. On taki był, że właśnie przyjechał, zapromował jakąś imprezę, pomógł, był bardzo pomocnym, był bardzo osobą taką, która pomagała i nie oczekiwała w zamian za to nic, co mnie to bardzo ujmowało, to było niewiarygodne, no. To było piękne i dlatego ja go pamiętam za człowieka przede wszystkim z najlepszym sercem i wielkim mistrzem.
No myślę, że właśnie takimi momentami, takimi chwilami Ryszard Szurkowski zapisał swoją niesamowitą historię. Pozostanie, myślę, z nami bardzo długo, na zawsze, myślę, już tymi sukcesami, przynajmniej tutaj u nas w muzeum pozostanie na zawsze tymi rzeczami, które tutaj są. Ja zapytam tutaj kolegów, zanim oddam głos Adamowi, to zapytam kolegów, czy są, mamy jakieś pytania na czacie od naszych widzów? Dobra, to jedziemy dalej. Ja bym się chętnie tylko jeszcze odniósł do tego, co... Zaraz oddam głos, ale chciałem pokazać jedną rzecz, w jaki sposób jeszcze Ryszard Szurkowski z nami pozostanie, jaką był wielką postacią. Mamy tutaj książkę w naszych zbiorach Bogdana Tuszyńskiego, legendarnego polskiego dziennikarza, nazwana Od Dynasów do Szurkowskiego, co pokazuje właśnie tą niesamowitą jego historię. Stał się trochę też postacią popkultury, ponieważ powstał nawet o nim komiks, który tutaj stoi nam na środku naszego stołu. Adam, no to przekazuję ci głos, możesz się odnosić do czego chcesz. Tak, do tych książek jeszcze dodam, że wyszła w zeszłym roku też po raz kolejny jakby wznowiona biografia Ryszarda Szurkowskiego, jeszcze wzbogacona o rozmowy z nim współczesne, bo to była książka, która kiedyś była napisana przez Krzysztofa Wyrzykowskiego i teraz jakby wyszła w nowej wersji. No i też ona była taką cegiełką na rehabilitację Ryszarda Szurkowskiego. Natomiast ja się chciałem odnieść do tak, bo jeżeli chodzi o te elementy, to tak jak powiedzieliście, talent, praca, szczęście, to wszystko musi się poskładać, ale do tego wszystkiego jeszcze musi być głowa, musi być mentalność lidera, mentalność zwycięzcy. I to jest to, co miał Ryszard Szurkowski. To jest to, jest wielu kolarzy mocnych, którzy nawet wszystko się składa, ale nie mają w głowie tego czegoś, co pozwala wygrywać, co pozwala być wielkim mistrzem. Stąd tych wielkich mistrzów mamy tak naprawdę tak niewielu, bo to trzeba jeszcze mieć coś takiego w swojej osobowości, w swojej głowie. Tą mentalność i to Ryszard Szurkowski miał. I myślę, że to było u niego wyjątkowe. To musi być to coś. I jeszcze wracając do tego, co opowiadałeś, Czesławie, o wyścigu pokoju, to był taki paradoks i to był paradoks, którego nie znamy już dzisiaj, dlatego też to jest nieprzekładalne, że w tamtej rzeczywistości, rzeczywiście szarej, komunistycznej, gdzie ten wyścig pokoju napędzany był przez całą machinę propagandową jako największa impreza, jako ten wyścig pokoju, tak naprawdę paradoks polegał na tym, że dla kibiców, dla nas, to była zupełna odwrotność tego wyścigu pokoju. To było na zasadzie bij Ruskich, bij Pepików, bij Niemców i to było na tej zasadzie. Tam żadnego pokoju nie było. Widzieliśmy, jakimi rywalami są. Wyścig pokoju to się tylko nazywało oficjalnie, ale to przecież nie był żaden wyścig pokoju. I na tym polegał ten paradoks i na tym polegała siła tej imprezy, że to było dla nas takie odreagowanie dla wszystkich. I dlatego ci sportowcy, którzy bili tych Ruskich i tak jak Czesław na igrzyskach, oni byli bohaterami, bo oni to robili jakby za nas. Myśmy się czuli, że oni za nas im dołożyli. I to coś takiego, i dlatego to jest nieprzekładalne. No nie ma, nie przełożymy tego na dzisiejsze czasy. I myślę, że też to, co tutaj mówiliśmy o LZS-ach i tak dalej, no to też było coś takiego, że to pamiętam Szymon Wasiak, który trenuje kolarzy w Katarze, mi kiedyś powiedział, mówi, ty wiesz, jak trudno jest namówić człowieka, który ma wszystko na 5- czy 6-godzinny trening na szosie, szczególnie jeszcze jak na przykład się robi trochę chłodniej. I to jest to, że ten chłopak z tych LZS-ów, czy z tych mniejszych miejscowości, on poszedł na ten trening. Ja pamiętam, Leszek Piasecki wspominał, jak Ryszard Szurkowski kiedyś tam byli na zgrupowaniu, w nocy zaczęło sypać, wszystko zasypało śniegiem, przyszedł mróz, 15 stopni i oni rano kolarze zeszli w recepcji, czekali, co Ryszard Szurkowski zdecyduje, że dzisiaj robimy. A za 5 minut schodzi Ryszard w stroju do jazdy, mówi, a wy panowie co, jeszcze nie przebrani, jedziemy. I tutaj nie było zmiłuj, no. Tak, mamy trenerska. Mamy dzisiaj trochę inne warunki, to znaczy dostęp, prawda, do trenażerów, które są już dzisiaj na rynku, wiadomo, jest bardzo rozwinięty rynek. Tak, ciepłe kraje, można wyjechać, Hiszpania, Włochy, wszędzie i tak dalej. Tak, jest to troszkę inaczej w dzisiejszych czasach. I ci amatorzy, ponieważ mają mało czasu. Czas wyjechać na rower jest potrzeba czasu. Trzeba, prawda, się ubrać, wyjść te 2-3 godziny, to jest taki minimum. A na trenażerze, jak on przyjdzie, prawda, hop, godzina czasu, załatwione. I tak ćwiczą. Dzisiaj jeżdżę i bardzo dużo ludzi jeździ, trenuje w ten sposób i rozwija się ten, widać, że Swift, internet rozwija to i to jest jakaś przyszłość. Adam, to jeszcze dopytam cię z twojej perspektywy komentatorskiej, no bo śledzisz te wyścigi, komentujesz je, oglądasz na bieżąco, widzisz, co się dzieje na świecie. Padło tu nazwisko Michała Kwiatkowskiego, naszego mistrza świata, którego koszulka również znajduje się w naszym muzeum. Czy ty widzisz zawodników, którzy mogą zapisać taką kartę jak Ryszard Szurkowski?
Znaczy taką kartę, jeśli chodzi o zwycięstwa, z pewnością tak, z pewnością tak. Mamy Polaków, przecież i Michał Kwiatkowski, i Rafał Majka wygrywali Tour de Pologne, który w tej chwili, to jest oczywiście inna impreza niż kiedyś był Wyścig Pokoju, ale to jest w tej chwili największa impreza, to jest impreza rangi World Touru, największy nasz krajowy tour i oni wygrywają ten wyścig. Michał Kwiatkowski jest naszym pierwszym mistrzem świata zawodowców. I Michał, i Rafał, i Tomek Marczyński, i Przemek Niemiec, i Maciek Bodnar, oni wszyscy zapisali już zwycięstwa etapowe w wielkich turach. Więc mamy kolarzy, którzy robią świetne wyniki, natomiast rzeczywiście no to się aż tak nie przekłada, jak to się przekładało kiedyś. Natomiast myślę, że dzięki nim to kolarstwo naprawdę w Polsce znów się zaczęło odbudowywać. Dzięki Tour de Pologne ono się zaczęło odbudowywać. I ja mam nadzieję, że to w tą stronę pójdzie, że tych sukcesów będzie więcej, bo jak no sam powiedziałeś, to jesteśmy kibicami sukcesu, tak to jest, wiesz, kto w Polsce oglądał skoki narciarskie przed Małyszem, no umówmy się, byli ludzie, którzy oglądali, ale to nie była wielka grupa, kto oglądał Formułę 1 przed Kubicą, no i tak dalej, no a w tej chwili mamy miliony znawców tych dyscyplin, którzy o nich wiedzą wszystko, także ja mam nadzieję, że z kolarstwem będzie tak samo, że te sukcesy pociągną, mieliśmy Zenona Jaskółę, pierwszego Polaka na podium Tour de France, no to były rzeczy niesamowite, wiesz, to wszyscy to przeżywaliśmy, no ja pamiętam tą jazdę Zenona Jaskuły, no to było też jedno z moich największych kolarskich przeżyć w życiu, bo to było coś nieprawdopodobnego. Ja pamiętam 21 lipca mam rocznicę ślubu, którą pamiętam między innymi dlatego, że jak wróciłem wtedy z pracy, bo jeszcze wtedy nie byłem komentatorem kolarstwa, ale jak wróciłem z pracy, moja żona mi powiedziała, słuchaj, mam dla ciebie najpiękniejszy możliwy prezent na rocznicę ślubu. I ja od razu powiedziałem, Jaskuła wygrał etap? I okazało się, że tak. No. Najtrudniejszy. Okazało się, że tak, więc mamy, ma kto ciągnąć to kolarstwo. Mamy zawodników, którzy ciągną to kolarstwo, tylko my też musimy o to dbać, żeby o nich mówić, żeby o nich było głośno, żeby nie deprymować tych zwycięstw, nie mówić, a co on tam wygrał, on wygrał u nas, Tour de Pologne wygrał. To jest jeden z najważniejszych wyścigów i Rafał Majka, i Michał Kwiatkowski, posłuchajmy, co mówili po zwycięstwie w tym wyścigu, że to był jeden z ich najważniejszych sukcesów w karierze, bo tu, przed swoimi kibicami, to też było ważne, to jest ten właśnie, co mówiliśmy o fenomenie Wyścigu Pokoju, tutaj wygrać, w Polsce, przed swoimi kibicami, to jest coś szczególnego dla każdego kolarza. Nawet jeżeli dzisiaj mówimy, że te drużyny to są jakieś wielkie kombinaty, fabryki i tak dalej, to jednak to zwycięstwo przed swoimi kibicami to jest zawsze coś specjalnego. Więc doceniajmy to, mówmy o tym, pielęgnujmy to i ja myślę, że wtedy jesteśmy w stanie wspólnymi siłami, no ja jako komentator też staram się to robić, bo jakby moim zadaniem jako komentatora też jest promocja tego kolarstwa, też jest zachęcanie ludzi do tego kolarstwa i zawsze to traktuję jako swoją misję, jako swoje zadanie, więc jeżeli to będziemy robić, jeżeli to będziemy wspólnymi siłami robić, to ja mam nadzieję, że to kolarstwo odzyska należne sobie miejsce i z pewnością kolejne sukcesy będą, bo tych utalentowanych kolarzy mamy, nie brakuje nam ich, tylko trzeba im dawać tą drogę, bo to też nie jest tak jak kiedyś. Kiedyś kolarz miał 15-16 lat, wyjeżdżał na zachód do Włoch, czy do Hiszpanii, czy do Francji i tam się uczył kolarstwa. Dzisiaj już nie tak bardzo chce się wyjeżdżać, bo dzisiaj ten świat jest inny. Dzisiaj ten świat daje wiele innych możliwości. Tamten świat nie dawał możliwości tak wielu. Ten daje. Więc o ten wybór jest trudniej, o ten charakter jest trudniej, ale te charaktery są i ja myślę, że będą kolejne sukcesy. Panowie, no zleciała nam prawie godzina na pięknych wspomnieniach, także zanim oddam głos dyrektorowi, to tylko tutaj pozwolę sobie przeczytać, że ceremonia pożegnania świętej pamięci Ryszarda Szurkowskiego odbędzie się w piątek, czyli jutro, 5 lutego, w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie o godzinie 13:30. Będziemy tam mogli uczestniczyć w reżimie sanitarnym. Druga część ceremonii zaplanowano na 13 lutego, w sobotę, w Wierzchowicach, koło Świebodowa, skąd pochodził Ryszard Szurkowski, o godzinie 13:30 odbędzie się różaniec, a o godzinie 14:00 msza święta i pogrzeb naszego mistrza. Także tych, którzy mogą, oczywiście zapraszamy. Panie dyrektorze, oddaję panu mikrofon i jeszcze zadam panom pytanie i na tym będziemy już kończyć. Jak będą wyglądały wasze wyścigi, jak będą wyglądały wyścigi kolarskie w tym roku, jakie macie plany, jakie są przewidywania? Oddaję głos dyrektorowi. Szanowni państwo, pan Ryszard był, jest i będzie, to już o tym wielokrotnie mówiliśmy. Bardzo mnie cieszy, że w tych wspomnieniach tyle radości, tyle uśmiechu pojawiało się, tyle takich fajnych, ciekawych, interesujących wspomnień, bo takim chcielibyśmy zapamiętać pana Ryszarda. Takiego, który jest wśród nas, który daje nam radość, przynosi ukojenie, powody do dumy, do radości, do tego, że panowie uprawiają tą dyscyplinę, pan komentuje, a my pielęgnujemy to dziedzictwo. Także wszyscy czerpmy z dziedzictwa pana Ryszarda.
Tak jeszcze mówiąc o kolarstwie, dodam, że w naszym muzeum mamy również medale tych pierwszych olimpijczyków, medalistów z 1924 roku, bo przypomnijmy, pierwsze medale na Igrzyskach Olimpijskich zdobyli jeźdźcy i kolarze właśnie. Także to kolarstwo było, jest i będzie obecne. I mam nadzieję, że właśnie poprzez świadectwo pana Ryszarda, poprzez to, co robicie, jeśli chodzi o Tour de Pologne, o Poland Bike Marathon, poprzez pracę w klubach, poprzez właśnie popularyzowanie tej dyscypliny, no, będziemy się cieszyć, a pan Ryszard z góry patrząc na nas, na pewno będzie się uśmiechał, kibicował, pomagał, to samo robi, podpowiadał i... Takim zapamiętajmy pana Ryszarda. I się uśmiechał, bo on się do końca... I się uśmiechał, tak. On walczył do końca i dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Jak to jest ta sentencja, która towarzyszyła panu Ryszardowi. Myślę, że do końca. Odszedł bardzo godnie, pożegnajmy go wszyscy. Ci, którzy będą mogli uczestniczyć w tych uroczystościach, na pewno będzie to wielki hołd, który wszyscy złożymy temu największemu. Dziękuję bardzo. I wracamy jeszcze do pytań, do tej krótkiej takiej rundy odpowiedzi, pytań, wspominając naszego mistrza. Panowie, to pan Grzegorz czy pan Czesław? No dobrze, tak króciutko. Więc tak, mamy dwie imprezy, bardzo ważne imprezy. Pierwsza impreza to jest ostatni weekend maja, Orlen Wyścig Narodów i planujemy zrobić coś ciekawego. Będzie to 5 etapów. Planujemy coś tam z Litwą, ale wybrzeże, także myślę, że będzie to bardzo fajny i ciekawy wyścig. Jeden z etapów będzie też poświęcony amatorom, Orlen Lang Team Race. Druga impreza, no, nasz narodowy Tour de Pologne, UCI World Tour od 9 do 15 września. Na pewno no, cały czas patrzymy na ten reżim sanitarny, ale akurat jest dobry termin, bo ten rok jest bardzo napięty. Mamy Igrzyska Olimpijskie, mamy wielkie tury. My będziemy po Tour de France, czyli myślę, że będzie akurat taki dobry termin na to, żeby to rozegrać. No i też w trakcie tego turu będziemy rozgrywali Tour de Pologne dla amatorów. Właśnie teraz będziemy rozmawiali, może właśnie by tu przy tym, gdzie Ryszard był tym ambasadorem tego wyścigu, jakoś memoriał zrobić, coś takiego chcielibyśmy, żeby uczcić pamięć Ryszarda Szuszkowskiego. Oczywiście w trakcie całego turu są rozgrywane Junior Tour de Pologne, czyli mini dla dzieciaków. No i to jest taki cały czas program, mówię, nie jest to łatwe, bo wiadomo, że cały czas patrzymy, pandemia, nie jest łatwo też pospinać to wszystko, bo i miasta mają też ograniczone budżety, ale na pewno będzie dobrze, zrobimy przepiękny wyścig i będziemy mieli wiele emocji, będziemy pięknie promowali Polskę poprzez sport. No ja ze swojej strony tutaj organizuję imprezy dla amatorów głównie. No, zaplanowaliśmy ten cykl bardzo mocno pomimo pandemii, bo nie możemy odpuszczać, jak to zawsze Ryszard Szurkowski mówił, więc ja też nie odpuszczam. Zaplanowaliśmy w cyklu 14 imprez Lotto Poland Bike Marathon. Dodatkowo to się zaczynałem już od marca, koniec, ostatni weekend marca do października. Później mamy wyścig Strachowiska Strzała, zaplanowany jest w czerwcu. Następnie taki z ważniejszych wyścigów Memoriał Stanisława Królaka w sierpniu zaplanowany jest. No i taką nowością można powiedzieć, reaktywujemy taką wyścig Koronę Świętokrzyską, to jest etapówka na rowerach górskich MTB i to będzie w lipcu, więc trzymamy się planu mocno, mam nadzieję, że te obuszczenia puszczą, że wszystko będzie dobrze, gdyż no, żeby byli mistrzowie, no te imprezy właśnie muszą być i masowe, żeby skąd mogli trenerzy w szkółki czerpać, a my dajemy im, myślę, że na tacy dajemy tych mistrzów, mówię, bo wiem, że tak jest dosłownie. Szanowni panowie, no to życzymy powodzenia, trzymamy kciuki, będziemy kibicować. Był to program w Muzeum Sportu i Turystyki. Żegnamy mistrza pamięci Ryszarda Szurkowskiego, oczywiście nie Czesława Langa, który tu siedzi, ma się dobrze i mamy nadzieję, że będzie tam żył 100 lat, a nawet i więcej. Zapraszamy na nasze kolejne transmisje, które już w przyszłym tygodniu i zapraszamy do naszego muzeum, bo jesteśmy otwarci dla zwiedzających, także możecie państwo nas tutaj odwiedzać i przez najbliższe dwa tygodnie będziemy prezentować
pamiątki właśnie po Ryszardzie Szurkowskim, które udało nam się zgromadzić, które nam tutaj przekazał. Jest jego medal między innymi z Igrzysk Olimpijskich. Dziś naszymi gośćmi serdecznie dziękuję za uwagę. Byli pan Lechosław Michalak, który chce jeszcze coś powiedzieć. Tak, ja chciałbym jeszcze podziękować przede wszystkim fundacji, prawda, która wspierała Ryszarda Szurkowskiego. To jest Fundacja Lion z Poznania, Krzysztof Kazanecki. I to było wielkie wsparcie. To fundacja, która naprawdę cały czas wspierała Ryszarda od początku do końca. Byli przyjaciółmi z Krzysiem, jeździli wyścigi na zawody i tak dalej. Również podziękowania myślę dla żony, która bardzo, bardzo dzielnie go wspierała i dla Iwonki, która walczyła o jego powrót do zdrowia. Dziękuję bardzo. Panie Leszku, dziękujemy serdecznie. Czesław Lang, Grzegorz Weiss, dziękuję dyrektor bardzo. Muzeum, Sławomir Majcher oczywiście, dziennikarz Eurosportu Adam Probosz. Dziękujemy Państwa i do zobaczenia.